Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie, ojciec Witold Hetnar i zapraszam na naszą transmisję szczególnego nabożeństwa, które jest celebrowane raz do roku, tak można powiedzieć. Nabożeństwo pokutne, któremu będzie przewodniczył ojciec święty Franciszek, otwierające dobę adoracji, dobę modlitwy, dobę celebracji sakramentu pokuty i pojednania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój niech będzie z wami i z duchem twoim. Bracia i siostry, Bóg ponownie wzywa nas do nawrócenia. Módlmy się, abyśmy otrzymali łaskę nowego życia w Jezusie naszym Panu. Wszechmogący i miłosierny Boże, który zgromadziłeś nas w imię Twojego Syna, aby udzielić nam łaski i miłosierdzia w stosownej chwili, otwórz nasze oczy, abyśmy widzieli popełnione zło i dotknij naszego serca, abyśmy się nawrócili do Ciebie. Twoja miłość niech przywróci do jedności to, co grzech zburzył. Twoja moc niech uleczy nasze rany i niech wspiera naszą słabość. Twój Duch niech odnowi całe nasze życie i na nowo niech udzieli nam siły Twojej miłości, aby zajaśniał w nas obraz Twego Syna i aby wszyscy ludzie rozpoznali w obliczu Kościoła chwałę Tego, którego Ty posłałeś, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Bracia, to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego, i uznałem to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już to zdobyłem, ale to jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Błogosław Pana, moja duszo, i wszystko, co jest we mnie, niech błogosławi Jego imię. Nigdy nie zapomnę wszystkich Jego dobrodziejstw. Błogosław Pana, moja duszo. Psalm
102. On przebacza wszystkie Twoje winy i zachowuje Cię od śmierci. Obdarza Cię łaską, napełnia Cię dobrami w Twojej młodości. Błogosław Pana, moja duszo, wszystko co we mnie niech błogosławi Jego imię. Nigdy nie zapomnę wszystkich Jego dobrodziejstw. Błogosław Pana, moja duszo. Pan postępuje sprawiedliwie, z miłością wobec ubogich. Objawił Mojżeszowi swoje drogi, objawił je Izraelowi, objawił swoje wielkie dzieła. Błogosław Pana, moja duszo, wszystko, co jest we mnie, niech błogosławi Jego imię. Nie zapomnę nigdy Jego błogosławieństw. Błogosław Pana, moja duszo. Chwała Tobie, Chryste, Królu wiecznej chwały. Chwała Tobie. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha, Ty masz słowa życia wiecznego.
Il Signore sia con voi. Pan z wami i z duchem twoim. Dal Vangelo secondo Luca. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. In quel tempo W owym czasie Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Celnik natomiast stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Trwa nabożeństwo otwierające inicjatywę 24 godziny dla Pana w jednej z rzymskich parafii, nabożeństwo pokutne w parafii Matki Bożej Łaskawej, sąsiadującej z Watykanem. Nabożeństwu przewodniczy ojciec święty Franciszek i teraz usłyszymy homilię, którą ojciec święty wygłosi. To wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Tak oświadcza święty Paweł w pierwszym czytaniu, które właśnie usłyszeliśmy. A jeśli zadamy sobie pytanie, jakich rzeczy nie uważał już w swoim życiu za zasadnicze, ciesząc się nawet ich stratą, aby móc znaleźć Chrystusa, uświadamiamy sobie, że nie chodzi o realia materialne, ale o bogactwa duchowe. To prawda. Był człowiekiem pobożnym, gorliwym, faryzeuszem obowiązkowym i przestrzegającym zasad. Jednak ten religijny zwyczaj, który mógł być zasługą, chlubą, świętym, bogactwem, był w istocie dla niego przeszkodą. Dlatego Paweł mówi: wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. To wszystko, co dawało mu prestiż, sławę, zostawia to, bo dla mnie jest Jezus najważniejszy. Ten, kto jest zbyt bogaty w siebie i zbyt bogaty w swoją religijną doskonałość, uważając się za sprawiedliwego i lepszego od innych. Ile razy w parafiach tak się dzieje też? Nie, ja jestem z akcji katolickiej, ja jestem z tej innej grupy, ja pomagam księdzu, ja robię jakieś zbiórki, ja. Ile razy tak się dzieje, że uważamy się za lepszych od innych? Niech każdy pomyśli o samym sobie, czy tak się mu nie zdarzyło w sercu. Ten ktoś taki jest zadowolony z faktu, że ocalił pozory. Czuje się w porządku, ale w ten sposób nie może uczynić miejsca dla Boga, ponieważ nie odczuwa Jego potrzeby. Wiele razy. Katolicy, czyści katolicy, w cudzysłowie, czują się sprawiedliwi, ponieważ idą do parafii, idą w niedzielę na mszę i się szczycą, że są sprawiedliwymi. Mówi: nic nie potrzebuję szczególnego, Pan mnie zbawił.
Co tutaj się stało? Miejsce Boga zajmuje Jego ja. I dlatego, choć odmawia modlitwy i wypełnia święte obrzędy, to tak naprawdę nie rozmawia z Panem. To są tylko monologi on robi, a nie dialog. Dlatego Pismo Święte przypomina nam, że tylko modlitwa ubogiego przebija chmury. Ponieważ tylko ubodzy w duchu, potrzebujący zbawienia i czujący potrzebę zbawienia, błagający o łaskę, stają przed Bogiem bez okazywania zasług, bez udawania, nie mają nic i dlatego znajdują wszystko, bo znajdują Pana. To nauczanie Jezus nam daje w wysłuchanej przez nas przypowieści. Jest to historia o dwóch ludziach, o faryzeuszu i celniku, którzy obaj idą do świątyni, aby się modlić, ale tylko jeden dociera do serca Boga. Jeden. Ich uczynki poprzedza postawa fizyczna. Ewangelia mówi, że faryzeusz modlił się stojąc, podczas gdy celnik biedny stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu ze wstydu. Zastanówmy się przez chwilę nad tymi dwoma postawami. Faryzeusz stoi, jest pewny siebie, stoi wyprostowany i triumfuje jako ten, którego należy podziwiać za jego doskonałość, jak jakiś wzór. W tej postawie modli się on do Boga, ale w rzeczywistości celebruje siebie. Modli się do samego siebie. Uczęszczam do świątyni, zachowuję przykazania, daję jałmużnę. Ja zawsze dla mnie, zawsze jest dla mnie to ja. Formalnie jego modlitwa jest nienaganna. Na zewnątrz widać człowieka pobożnego, ale zamiast otworzyć się na Boga, przynosząc Mu prawdę swojego serca, maskuje w obłudzie swoje słabości. Tyle razy my robimy taki makijaż na naszym życiu. Ten faryzeusz nie oczekuje zbawienia od Pana jako daru, ale domaga się go jako nagrody za swoje zasługi. Odrobiłem zadanie, ale teraz daj mi nagrodę. Postępuje bez wahania w kierunku ołtarza Bożego, aby zająć swoje miejsce w pierwszym rzędzie. Ale się zagalopowuje, aby stanąć w końcu przed Bogiem. Ja. Drugi natomiast celnik stoi z daleka. Nie stara się o wyrobienie sobie miejsca, zostaje z tyłu, ale właśnie ten dystans, który okazuje jego grzeszność w stosunku do świętości Boga, pozwala mu doświadczyć błogosławieństwa i miłosiernego uścisku Boga, Ojca. Bóg może dotrzeć do niego właśnie dlatego, że pozostając w oddaleniu, ten człowiek uczynił dla niego miejsce, zrobił miejsce dla Boga. Nie mówi o sobie samym. Mówi, prosząc o przebaczenie dla siebie. Mówi, patrząc na Boga. Jakże prawdziwe jest to także w naszych relacjach rodzinnych, społecznych, też kościelnych. Prawdziwy dialog istnieje wtedy, gdy umiemy zachować pewną przestrzeń między nami a innymi. Zdrową przestrzeń, która pozwala każdemu oddychać, nie będąc wchłoniętym ani zniszczonym. Wtedy ten dialog, to spotkanie może skrócić dystans i stworzyć bliskość. Tak dzieje się również w życiu owego celnika. Zatrzymując się w głębi świątyni, rozpoznaje siebie w prawdzie takim, jakim jest przed Bogiem, grzesznikiem, dalekim, i w ten sposób pozwala Bogu zbliżyć się do siebie. Bracia i siostry,
Pamiętajmy o tym. Pan przychodzi do nas, kiedy oddalamy się od naszego zarozumiałego ja. Pomyślmy. Ja jestem zarozumiały? Czy jestem zarozumiały? Czy uważam się za lepszego od innych? Czy patrzę na kogoś tak z wyższością, z jakimś może nawet i pogardą? Dziękuję Ci, Panie, ponieważ mnie zbawiłeś, ponieważ nie jestem jak ci ludzie, którzy nic nie rozumieją. Ja chodzę do kościoła, chodzę na mszę. Mam ślub kościelny, oni tutaj są grzesznicy, rozwiedzeni. Czy Twoje serce jest takie? To pójdziesz do piekła. Uważaj. Aby zbliżyć się do Boga, trzeba powiedzieć Bogu, ja jestem pierwszy z grzesznikiem. Jeśli ja nie jestem, nie zdołałem, jeśli nie upadłem w większe jakieś zło, to tylko dlatego, że Twoje miłosierdzie mnie uchwyciło, Twoja ręka, Panie. To dzięki Tobie, Panie, jestem żywy. Dzięki Tobie, Panie, nie zniszczyłem się poprzez grzech. Bóg może skrócić dystans wobec nas, kiedy szczerze, bez udawania, przynosimy Jemu naszą słabość. Wyciąga rękę, by nas podnieść, gdy umiemy sięgnąć dna i powierzamy się Jemu w szczerości serca. Taki jest Bóg. Czeka na nas na dnie, bo w Jezusie chciał pójść na dno. Nie boi się stąpić w otchłań, dotknąć ran naszego ciała, przyjąć nasze słabości, przyjąć nasze upadki, błędy, porażki, które popełniamy przez... wszyscy uczyniliśmy. Bóg czeka nas tam, na dnie. Czeka na nas szczególnie, kiedy z wielką pokorą idziemy prosić o przebaczenie do sakramentu spowiedzi, jak to dzisiaj uczynimy. Bracia i siostry, zróbmy dziś rachunek sumienia, każdy z nas. Bo zarówno faryzeusz, jak i celnik są obaj w nas. Nie chowajmy się za obłudą pozorów, ale powierzmy ufnie miłosierdziu Pana nasze pogmatwanie, nasze błędy. Pomyślmy o naszych błędach, nasze biedy, nieszczęścia, jakieś wstydy, nawet to, których nie jesteśmy w stanie podzielić się z innymi, ale Bogu możemy to pokazać. Kiedy idziemy do spowiedzi, rozpoznajemy, że jesteśmy w gruncie rzeczy jak celnik, aby też ten dystans, jaki dzieli nas między nas a Boga, to, co Bóg wymarzył dla naszego życia, a to jaki naprawdę jesteśmy na co dzień, biedacy. I w tym momencie Pan zbliża się, skraca dystans i stawia nas na nogi. W tym momencie, gdy uznajemy nasze ogołocenie, przyodziewa nas w szatę godową. I to jest, i taki musi być, sakrament pojednania, świąteczne spotkanie, które leczy serce i pozostawia w nim pokój. Nie ludzki trybunał, którego należy się bać, lecz boski uścisk, którym jesteśmy pocieszeni. Jedna z najpiękniejszych rzeczy tego, jak nas Bóg przyjmuje, to jest czułość, objęcie, jakie On nam daje. Kiedy czytamy, jak syn marnotrawny wraca do domu i zaczyna mówić swoją przemowę, ojciec go obejmuje i nie ma potrzeby mówić. On nie zdołał nawet tego wypowiedzieć do końca. Miłosierne objęcie ojca. Ja tutaj kieruję się do moich braci, spowiedników dzisiejszych. Proszę was, bracia, przebaczcie wszystko. Przebaczajcie zawsze. Bez wkładania palca zbytnio w sumienia. Pozwólcie, aby ludzie powiedzieli swoje rzeczy.
i otrzymacie to, co otrzymał Jezus poprzez czułość waszego spojrzenia, poprzez wasze milczenie. Proszę was, sakrament spowiedzi nie jest po to, aby torturować, ale aby dać pokój. Przebaczajcie wszystko, jak również Bóg wam wszystko przebaczy. Wszystko, wszystko. W tym czasie wielkopostnym ze skruchą w sercu wyszeptajmy, jak i my, jak celnik: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powtórzymy to. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Kiedy zapominam, Boże, o Tobie lub zaniedbuję Cię, kiedy przedkładam własne słowa i słowa świata nad Twoje słowo, kiedy uważam się za sprawiedliwego i gardzę innymi, kiedy plotkuję o innych, Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Kiedy nie troszczę się o tych, którzy mnie otaczają, kiedy jestem obojętny wobec tych, którzy są ubodzy i cierpiący, słabi lub zamknięci na margines, Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Za grzechy przeciwko życiu, za złe świadectwo, które oszpeca piękne oblicze Matki Kościoła, za moje grzechy przeciwko stworzeniu, Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Za moje fałsze, za moją nieuczciwość, za mój brak przejrzystości i prawości, Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Za moje ukryte grzechy, za zło, które nikt nie zna, za zło, które wyrządziłem innym, nie zdając sobie sprawy z tego, za dobro, które mogłem uczynić, a nie uczyniłem, Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. W ciszy powtarzajmy przez kilka chwil sercem skruszonym i ufnym: Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem, w ciszy. I każdy niech powtórzy to w swoim sercu. Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. W tym akcie skruchy i zaufania otworzymy się na radość z największego daru Bożego miłosierdzia. Pozostańmy w ciszy dla rachunku sumienia, teraz dla uczynienia rachunku sumienia. Woła tutaj lektor, komentator tej liturgii dzisiejszej, pokutnej. A więc to jest teraz czas na chwilę milczenia, aby uczynić rachunek sumienia, każdy w swoim sercu. Liturgii pokutnej, której przewodniczył ojciec święty Franciszek, trwa teraz moment rachunku sumienia. Trwa moment ciszy i każdy z uczestników tej modlitwy jest zaproszony, aby uczynił teraz rachunek sumienia.
Ufni w miłosierdzie Boga naszego Ojca, uznajmy i wyznajmy nasze grzechy. Uklęknijmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Powstańmy. Wzywajmy z ufnością Jezusa Chrystusa, zwycięzcę nad grzechem i śmiercią, aby pojednał nas z Bogiem i Kościołem, który zraniliśmy naszymi grzechami. Panie, który przyjąłeś grzeszną kobietę i w swojej wielkiej miłości przebaczyłeś jej liczne grzechy. Panie, który zechciałeś spotykać się z celnikami i grzesznikami. Chryste, dobry pasterzu, który na ramionach przynosisz do owczarni zagubioną owcę. Panie, który powołałeś Zacheusza, celnika, by nawrócić do nawrócenia i do nowego życia. Panie, który skruszonemu Piotrowi okazałeś swoje przebaczenie. Panie, który skruszonemu złoczyńcy obiecałeś raj. Teraz w Duchu Ewangelii uznajmy, pojednajmy się pomiędzy sobą i wzywajmy z wiarą Boga Ojca, aby otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, który w Twoich sakramentach dałeś lekarstwo na naszą słabość, spraw, abyśmy z radością przyjęli owoce odkupienia i abyśmy okazywali je w odnowionym życiu przez Chrystusa Pana naszego. I teraz, drodzy, rozpoczyna się moment spowiedzi. Pójdą spowiednicy do konfesjonałów. Na ołtarzu zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament.
i przy wystawionej Eucharystii będzie trwała spowiedź. Jest grupa spowiedników, Ojciec Święty też będzie posługiwał w konfesjonale i to będzie moment indywidualnej spowiedzi, przeplatany momentami ciszy, adoracji i śpiewami. Chór śpiewa chlebie nowego życia, prawdziwe pokarmie dane ludziom, pokarmie, pożywieniu, który podtrzymuje świat, wspaniały darze łaski. Ty jesteś wspaniałym owocem owego drzewa życia, który Adam nie mógł dotykać, a teraz został on nam dany w Chrystusie. Chlebie życia, krwią zbawienia, prawdziwe ciało, prawdziwy napój, pokarmie łaski dla świata. Pieśń eucharystyczna, która otwiera moment adoracji. W tym nabożeństwie. Nabożeństwo to, które otwiera dobę 24 godziny dla Pana. W jednej z rzymskich parafii Matki Bożej Łaskawej, ale równolegle takie nabożeństwa i doba dotykania Bożego Miłosierdzia dzieje się w wielu, wielu parafiach naszej Ojczyzny i całego świata. Rozpoczyna się spowiedź, kolejny moment nabożeństwa pokutnego w jednej z rzymskich parafii, parafii Matki Bożej Łaskawej. Nabożeństwa, które otwiera 24 godziny dla Pana, dobę adoracji, dobę posługi kapłanów w konfesjonałach.
aby każdy, kto pragnie, mógł skorzystać z Bożego miłosierdzia. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej miłości, w wielkim twoim miłosierdziu wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie z wszystkich moich win. Obmyj mnie z mojego grzechu. Uznaję bowiem moją nieprawość. Mój grzech jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. To jest to, co złe jest przed Twoimi oczami, ja to uczyniłem. Jesteś sprawiedliwy, Boże, w Twoich wyrokach, prawie w Twoich sądach. Oto w grzechu jestem zrodzony, w grzechu mnie poczęła moja matka, ale Ty cieszysz się prawością mojego serca. W ciszy mojego serca uczysz mnie mądrości. Pokryj mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Daj mi odczuć radość i wesele. Będą uwielbiać Cię kości, które złamałeś. Odwróć spojrzenie, Panie, od moich grzechów. Usuń wszystkie moje winy. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste, odnów we mnie ducha
mocnego. Nie odbieraj mi, Panie, Twojej obecności, nie pozbawniaj mnie, Panie, Twojego świętego ducha. Przywróć mi radość swojego zbawienia. Umocnij mnie duchem hojnym. Będę uczył buntowników Twoich dróg i grzesznicy powrócą do Ciebie. Uwolnij mnie od krwi, Boże, Boże moje zbawienie. Mój język będzie uwielbiał Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje wargi i moje usta będą głosić Twoją chwałę. Ty nie cieszysz się, Boże, z ofiary. Jeśli dam ofiary, Ty ich nie przyjmiesz. Duch skruszony, to jest ofiara Bogu miła. Sercem skruszonym Ty, Boże, nie gardzisz. W Twojej dobroci odbuduj mury Jerozolimy. Wtedy przyjmiesz ofiary słuszne i ofiary. Wówczas złożą Tobie ofiary na Twoim ołtarzu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Podczas nabożeństwa pokutnego jest teraz moment spowiedzi indywidualnej. Kapłani posługują wiernym w konfesjonałach. Jest też Ojciec Święty, który również spowiada. I na ołtarzu jest wystawiony Najświętszy Sakrament i wszyscy adorują Pana obecnego w sakramentalnym znaku. Pisał prorok Izajasz: czyż nie jest raczej ten post, który wybieram? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza, i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, chwała Pańska iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzeknie: oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Lontano, lo vide il suo cuore.
śpiew, który słyszymy, to jest śpiew, wyśpiewana przypowieść o synu marnotrawnym z Ewangelii według świętego Łukasza. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie, nie jestem godny nazywać się Twoim dzieckiem. Solista, którego teraz słyszymy, daje głos Ojcu Miłosiernemu. Przynieście najlepszy płaszcz, sandały na nogi, pierścień na palec. I chór powtarza refren, którym są słowa młodszego syna, powracającego syna marnotrawnego. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie, nie jestem godzien być Twoim synem. Zmiłuj się nade mną, Boże. Radujmy się weselmy, bo mój syn był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Zgrzeszyłem przeciw Tobie i przeciw niebu. Signore, tendi l'orecchio. Nakłoń Panie ucha i odpowiedz mi, ponieważ jestem biedny i nieszczęśliwy. Strzeż mnie, bo jestem wierny. Ty, Boże mój, wybaw Twojego sługę, który ufa Tobie. Zmiłuj się nade mną, Panie, do Ciebie cały dzień wołam. Rozraduj życie Twojego sługi, ponieważ ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty jesteś dobry, Panie, i przebaczasz. Jesteś pełen miłosierdzia wobec tego, który Cię wzywa. Nakłoń ucha, Panie, na moją modlitwę. Usłysz głos mojej prośby. W dniu smutku wznoszę ku Tobie mój krzyk i Ty mnie wysłuchasz. Nie ma bogów, jak Ty, Panie, i nic nie można porównać z Twoimi dziełami. Wszystkie narody, jakie stworzyłeś, przybędą do Ciebie i upadną przed Tobą, o Panie, aby uwielbić Twoje imię. Wielki jesteś i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem. Okaż mi, Panie, Twoje drogi, abym kroczył w Twojej prawdzie. Daj mi, Panie, serce proste, które boi się Twojego imienia. Będę Cię uwielbiał, Panie Boże mój, całym moim sercem i będę uwielbiał zawsze Twoje imię, ponieważ wielka jest dla mnie Twoje miłosierdzie. Wyrwałeś mnie z otchłani piekieł. Boże mój, otaczają mnie złoczyńcy, czyhają na moje życie, nie mają Ciebie przed swoimi oczyma. Ale Ty, Panie, Boże miłosierdzia, pełen współczucia, nieskory do gniewu i pełny miłości, Boże wierny, skieruj się, spójrz na mnie i miej miłosierdzie dla mnie. Daj Twojemu słudze Twoją siłę. Wybaw
Syna Twojej służebnicy. Da okaż mi, Panie, znak Twojej dobroci. Niech zobaczą i się zmieszają moi przeciwnicy, bo Ty, Panie, mnie wsparłeś i pocieszyłeś. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pisał Ojciec Święty w bulli Misericordiae Vultus, miłosierne oblicze. W 2015 roku napisał takie słowa Ojciec Święty Franciszek. Inicjatywa 24 godziny dla Pana powinna zostać rozpropagowana w diecezjach. Wiele osób powraca do sakramentu pojednania, a wśród nich wiele osób młodych, którzy w podobnym doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do Pana, aby żyć chwilą intensywnej modlitwy oraz nadać sens własnemu życiu. Z przekonaniem na nowo kładziemy w centrum sakrament pojednania, ponieważ pozwala nam dotknąć wielkość miłosierdzia. Będzie to dla każdego penitenta źródłem prawdziwego pokoju wewnętrznego. Nie zmęczy mnie nigdy powtarzanie, pisze dalej Ojciec Święty Franciszek, że spowiednicy stali się prawdziwym znakiem miłosierdzia Ojca. Bycie spowiednikiem to nie improwizacja. Spowiednikami stajemy się przede wszystkim wtedy, gdy wpierw sami jako penitenci szukamy przebaczenia. Nigdy nie zapominajmy, pisze do kapłanów, że być spowiednikiem znaczy mieć udział w samej misji Jezusa i być konkretnym znakiem ciągłości Bożej miłości, która przebacza i zbawia. Każdy z nas otrzymał dar Ducha Świętego dla przebaczenia grzechów i za to jesteśmy odpowiedzialni. Nikt z nas nie jest Panem sakramentu, ale wiernym sługą przebaczenia Boga. Każdy spowiednik powinien przyjmować wiernych, jak ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu. Każdy spowiednik to ojciec, który wybiega na spotkanie syna, pomimo że ten roztrwonił jego majątek.
Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo. Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Przenikasz z daleka moje myśli, wiesz, kiedy chodzę, kiedy odpoczywam. Znane Ci są wszystkie moje drogi. Jeszcze moje słowo nie pojawi się na moim języku, a Ty, Panie, znasz je już w całości. Otaczasz mnie, Panie, zewsząd. Kładziesz na mnie swą rękę. Wspaniała jest, Panie, dla mnie Twoja mądrość, zbyt wielka i nie mogę jej pojąć. Gdzie mogę oddalić od Twojego Ducha, gdzie uciec przed Twoją obecnością? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jeśli wstąpię do piekieł, też tam jesteś. Jeśli wziąłbym skrzydła jutrzenki i zamieszkał na krańcach ziemi, również tam będzie mnie prowadziła Twoja ręka i mnie podtrzyma Twoja prawica. Jeśli powiem, niech więc mnie ciemność zasłoni, również i ciemność, Panie, nie będzie dla Ciebie zbyt ciemna, a noc jak dzień zajaśnieje. Dla Ciebie, Panie, ciemności są jak światło. To Ty stworzyłeś moje wnętrze. Ty mnie utkałeś w łonie mojej matki. Uwielbiam Cię, ponieważ uczyniłeś mnie tak cudownie. Wspaniałe są Twoje dzieła. Ty, Panie, mnie znasz aż do końca. Nie były dla Ciebie ukryte, kiedy byłem kształtowany w tajemnicy. Zanim powstałem, już widziały mnie Twoje oczy i moje czyny są zapisane w Twojej księdze. Znałeś, Panie, moje dni, zanim którykolwiek z nich się rozpoczął. Jakże głębokie dla mnie, Panie, są Twoje myśli. Gdybym chciał je zliczyć więcej ich niż piasku. Gdybym doszedł do końca, nadal jestem z Tobą. Przenikaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy idę drogą nieprawą i prowadź mnie drogą życia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W rzymskiej parafii Matki Bożej Łaskawej trwa nabożeństwo pokutne, któremu przewodniczył ojciec święty Franciszek, otwierające 24 godziny dla Pana. Ewangelizacyjną inicjatywę, która ma ułatwić doświadczenie Bożego miłosierdzia. Trwa teraz moment indywidualnej spowiedzi, kapłani, wśród nich jest ojciec święty. Posługują teraz w konfesjonałach, a wszyscy wierni zebrani w kościele parafialnym adorują Jezusa w monstrancji wystawionego na ołtarzu świątyni. Pisał ojciec święty Franciszek w swojej bulli o miłosierdziu Bożym, wydanej w Święto Bożego Miłosierdzia w 2015 roku. Pisał tak: spowiednicy są wezwani, aby objąć skruszonego syna, który wraca do domu, i by wyrazić radość z tego, że się odnalazł. Niech nie zmęczy spowiedników również to, że będą musieli wyjść po drugiego syna, który pozostał na zewnątrz i jest niezdolny do radości, aby wytłumaczyć mu, że jego ostry osąd jest niesprawiedliwy i nie ma sensu,
w obliczu miłosierdzia Ojca, które nie zna granic. Niech nie zadają aroganckich pytań, lecz jak ojciec z przypowieści, niech przerwą wywód przygotowany przez syna marnotrawnego, ażeby potrafili uchwycić w sercu każdego penitenta wezwanie do pomocy i prośbę o przebaczenie. Spowiednicy są wezwani do tego, aby w każdej sytuacji i pomimo wszystko byli znakiem prymatu miłosierdzia. Miłosierdzie nie jest przeciwne sprawiedliwości, lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, któremu to ofiaruje kolejną możliwość okazania żalu, nawrócenia i uwierzenia. Doświadczenie proroka Ozeasza pomaga nam zrozumieć przekroczenie sprawiedliwości w kierunku miłosierdzia. Epoka, w której żył ten prorok, jest jedną z najbardziej dramatycznych w historii ludu wybranego. Królestwo jest bliskie zniszczenia. Lud jest niewierny przymierzu. Oddalił się od Boga i stracił wiarę ojców. Według ludzkiej logiki słuszne jest, by Bóg myślał o odrzuceniu niewiernego ludu.
Signore, ascolta la mia preghiera. Panie, wysłuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na moją prośbę. Ty, który jesteś wierny i dla Twojej sprawiedliwości odpowiedz mi. Nie wzywaj na sługę, na sąd Twojego sługę. Nikt nie jest przed Tobą, Panie, sprawiedliwy. Nieprzyjaciel mnie prześladuje, depcze w ziemię moje życie. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi. Pamiętam dni dawno minione. Myślę o wszystkich Twoich dziełach. Rozważam wszystkie Twoje cuda. A te protendo le mie mani. Do Ciebie wznoszę, Panie, moje ręce. Przed Tobą jestem, Panie, jak ziemia zeschła. Rispondimi presto. Odpowiedz mi, Panie, szybko. Viene meno il mio spirito. Duch mój umiera. Non nascondermi il tuo volto. Nie ukrywaj przede mną, Panie, Twojego oblicza, abym nie był jak ten, który schodzi do grobu. Daj mi, Panie, usłyszeć rankiem Twoją łaskę, ponieważ Tobie, Panie, ufam. Daj mi poznać drogę, jaką mam przebyć, ponieważ do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Tobie ufam. Tobie się, Panie, powierzam. Naucz mnie, Panie, czynić Twoją wolę, ponieważ Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie kieruje. Daj mi, Panie, żyć dla Twojego imienia. Wyzwól mnie od udręki, dla Twojej sprawiedliwości mnie wybaw, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pisze ojciec święty Franciszek, pisząc o miłosierdziu Bożym. Doświadczenie proroka Ozeasza pomaga nam zrozumieć przekroczenie sprawiedliwości w kierunku miłosierdzia. Epoka, w której żył prorok, jest jedną z najbardziej dramatycznych w historii narodu wybranego. Królestwo jest bliskie zniszczenia, lud jest niewierny przymierzu, oddalił się od Boga i stracił wiarę ojców. Według ludzkiej logiki jest słuszne, by Bóg myślał o odrzuceniu niewiernego ludu. Nie zachował on zawartego przymierza, a zatem zasługuje na należną karę, czyli na wygnanie. Thank you.
prorok Ozeasz mówi w imieniu Boga w czasach trudnych dla Izraela, w czasach grzechu Izraela, mówi w imieniu Boga: jakże mogę Cię odrzucić, Efraimie, i jak opuścić Ciebie, Izraelu? Jakże Cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. A święty Augustyn dodaje, jakby komentując słowa proroka: łatwiej jest Bogu powstrzymać gniew, aniżeli miłosierdzie. I pisze ojciec święty Franciszek: tak właśnie jest. Gniew Boga trwa tylko chwilę, podczas gdy Jego miłosierdzie trwa na wieki. Jeśli Bóg zatrzymałby się na sprawiedliwości, przestał być by Bogiem i stałby się jak wszyscy ludzie, którzy przywołują szacunek dla prawa. Sprawiedliwość sama z siebie nie wystarczy, a doświadczenie uczy, że odwoływanie się do niej niesie ze sobą ryzyko jej zniszczenia. Z tego też powodu Bóg przekracza sprawiedliwość miłosierdziem i przebaczeniem. Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec bogaty w miłosierdzie, gdy objawił Mojżeszowi swoje imię, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Dobiega końca spowiedź podczas nabożeństwa pokutnego. Ojciec święty powrócił do prezbiterium, zakończył swoją posługę spowiednika podczas tego nabożeństwa. I nabożeństwo będzie trwać dalej. Teraz będzie moment dziękczynienia. Dziękczynienia po doświadczonym miłosierdziu. Najdrożsi bracia i siostry, doświadczywszy w sakramencie pojednania dobroci i słodyczy miłości Boga ku nam, napełnieni Duchem Świętym, uwielbiajmy i dziękujmy Bogu naszemu Ojcu i odnówmy postanowienie nieustannej gotowości do dawania świadectwa nadziei, która w nas jest. Na wieki będę śpiewał o miłosierdziu Bożym.
O Dio, che nella grandezza della tua misericordia O Boże, który w Twoim wielkim miłosierdziu przemieniasz nas, grzeszników, w sprawiedliwych i ze smutku grzechu przeprowadzasz nas do radości nowego życia, wspieraj nas mocą Twego Ducha, abyśmy przyjąwszy dar usprawiedliwienia przez wiarę, wytrwali do dnia Chrystusa Pana, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Przed tak wielkim sakramentem. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione Jego święte imię. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica Najświętsza Maryja Panna. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone imię jej chwalebne wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Thank you.
Państwa, dobiega końca nabożeństwo pokutne, dobiegło ono już do końca. W rzymskiej parafii Matki Bożej Łaskawej, która przylega do Watykanu, do murów watykańskich, a więc w centrum Rzymu, przewodniczył temu nabożeństwu Ojciec Święty. To było nabożeństwo, które otwierało 24 godziny dla Pana tę inicjatywę ewangelizacyjną, która już odbywa się po raz 10, która będzie polegała w naszych też parafiach w Polsce i w wielu parafiach świata na całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu i możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Kłania się Państwu Ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.